nastaje wspaniały dzień Zioskika, także jesteśmy gotowi zaczynać kolejny tam odcinek jesteś, z Rafta. Cześć wszystkim, witam Siema. Was bardzo serdecznie razem z Zio. Hej, hej. I jesteśmy w wieży, która dała nam ostatecznie koordynaty kolejnej wyspy. I jest to jakby koniec fabuły na teraz, aczkolwiek jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Jeśli chcecie zobaczyć, jak skończyła się fabuła, jak skończył się pierwszy rozdział, to wbijajcie koniecznie na kanał Zio, bo to u niego ten odcinek był i będzie kolejny, bo nie kończymy na razie z Raftem. Dokładnie. Mamy jeszcze parę rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Przede wszystkim, Zio, pierwsza rzecz jest taka, że musimy wrócić do Ranger Station, o ile się dobrze nie mylę, tak? Bo mamy młot Brunos, mamy piłę Brunos i mamy klucz Brunos. Wszystkie trzy, które były potrzebne, i dyktafon, nie? W ogóle. No. Tak, to są rzeczy, które były potrzebne do zrobienia bardzo tajemniczej rzeczy. Nie mam pojęcia, do czego tak naprawdę. Ja też szczerze mówiąc, więc od razu tam się udamy. Przeglądaliśmy dokładnie te pomieszczenia tutaj? Tak, się, a czekaj, bo to jest, jeszcze, tutaj są kwiaty. Kwiaty? Których chyba mogłabym się wspiąć, tak. I beczka jakoś tak przypadkowo ustawiona. To wygląda, jakby się dało wejść na górę. Dobra, no. Okej, jestem. I? Krata jest, dobra, czyli mamy tak, sztabki super. Metalu, trochę desek i trochę odpadków, nic ciekawego. Musimy w takim razie udać się w miejsce, takie, no właśnie, do tego Ranger Station. Dobra, jak to przetłumaczyć? Widzisz to stąd? To jest łowcy po prostu. Łowcy? Taki, tak, czyli stacja łowców. Wiesz co, tutaj coś. Widzę jakąś stację, ale nie wiem, czy to jest ta stacja. Ja właśnie widzę tam po drugiej stronie, mi się wydaje, że to jest ta naprzeciwko. Dobra, wiesz co, po prostu zejdźmy i... jestem za. Wybierzmy się tam powolutku. Tak powolutku, tak ostrożnie, bo nie chcę połamać nóg. No chyba, że chcesz sprawdzić... Czy to się, a zresztą... Nie, no tam, znaczy no da się połamać nogi niby, tak? Ale tak raczej bez tego, bez jakichś większych problemów da się zaskoczyć. Bo ja trochę zrobiłam parkoura. Tak? No, o. Troszeczkę. Ale czekaj, bo teraz ważne pytanie, czy zjeżdżamy sobie stąd i idziemy tam? A myślisz, że będzie tam bezpośrednie przejście takie łatwe? Nie wiem. Słuchaj, pod nami jest jakiś, to jest chyba labirynt, nie? Tak? Dobra, myślę, że możemy spróbować zjeżdżać powolutku, ostrożnie, powolutku. Labirynt? Bardzo, a, bardzo labirynt, ostrożnie. Tak, rzeczywiście, to może być labirynt. Bardzo ostrożnie, bardzo powoli. Tak, da tak, się zjechać. Ja bardzo jestem ostrożna. Słuchajcie, nigdy nie róbcie tak w rzeczywistości. Właśnie złamałam sobie nogę. O nie! Czekaj, ale jak to jest mały niedźwiadek, co ty się niedźwiadków mały dobra, boisz? Słuchaj. Po przygodach w ostatnim odcinku to już ten mnie tak, w ogóle nie... w ostatnim odcinku były najlepsze chyba przygody ze wszystkich. To prawda. Dobra, czekaj jeszcze parę razy. No, dawaj go. Działa. Już swoją drogą kończy mi się... Dzida? Dzida mi się kończy. No, trzeba będzie zrobić koniecznie ten... Nie wiem, czy będziemy dobra. Mogli. Ranger Station jest tam. Ej, w ogóle biegniemy. Ja mam tą papkę i ja spróbuję jej użyć na sobie, bo akurat mam trochę połamaną nogę. Nie używałaś jeszcze? Nie. Przytrzymaj, musisz przytrzymać. Okay. Smarowujesz widzę, sobie widzę, w rękę. Smarowuję sobie w rękę. I wtedy jesteś już zdrowa. Okej, okay. Już! No. Dobra. Ciekawe, dobra. Jak dużo zdrowia to daje, bo ja chyba zmarnowałam trochę tą papkę. Ale śmiesznie chyba wygląda na tej jedną trzecią ręce. Coś takiego podnosi, to wiesz? To dużo! No. A ja miałam tylko taki maleńki paseczek. Dobra. Rozumiem, że prowadzisz nas w dobre miejsce. Mam nadzieję, nie? Tutaj ej, są tabliczki. Jeszcze jedna rzecz. Czy my możemy ściąć brzozę? Nie. Nie? Nie. A co myślałaś, że ten? No, nie spróbowaliśmy nawet, szczerze mówiąc. A próbowaliśmy którekolwiek ścinać? No właśnie żadnych. Czekaj, no, czekaj, tylko, bo... Tylko, że myśleliśmy, że już nie będziemy potrzebować drewna, chodź tam. Ranger Station jest tak, tam. Tak, to jest tutaj. No nie zakładałem, że będziemy jeszcze potrzebować drewna, ale może są tu drzewa, które rzeczywiście da się pościnać. No nie, chyba nie. Wygląda na to, że żadne nie jest, bo są żadne, same brzozy no, dwa spróbowałaś, i sosny. Dobra, tutaj jest zejście do naszego tego, do a my naszej idziemy tratwy? Prosto. Tak. Tam. Okay. Tutaj i w prawo teraz będziemy mieli do Ranger Station, czyli możemy już skrócić sobie. Ej, ty już tak totalnie pamiętasz to. Oczywiście, słuchaj, no ja mam orientację w terenie jak ten, jak miał kompas przyczepiony dobra. Do nosa, czopka, coś tam, żeby do czopka? Wiesz, czubka nosa. A, do czubka nosa, już słyszałam czopka. Tak, czopka nosa. No właśnie się znałem, co ty pleciesz, jakieś dziwne rzeczy. Sweter sobie. Sweter pleciesz? Dokładnie. Dobra, na górę. Ty lecie? Prawdopodobnie po prostu masz cokolwiek nie. Wzrok. Co? Jak mnie przestraszyłeś? Dobra, niedźwiedziu. Tak z daleka już leciał. Trzy razy go ciupnęłam. Cztery razy. Dobra. Dobra, ty już wiesz teraz. Co? Okej. Okay. I okay. Po wszystkim. 10 załatwionych. Dostałem ten achievement. Achievementa. Ja no. Miałam wcześniej, bo ja najwyraźniej nie wiem, dlaczego wcześniej mi się może pojawiło. Może zabiłaś jednego sama. Tak, może tak, zabiłaś dlatego że sama, dlatego pewno. W poprzednim odcinku dostałam już tak. Achievementa za to. No dobra. Dobra. To teraz, okej, okay. Spróbujmy obejść naokoło tą fosę z radioaktywnym moczem. No to dawaj, a bo ja mi się wydaje, że tędy ten. Może się uda. Poszedłeś tamtędy? Tak, ja idę tamtędy. Dobra, zobaczymy, kto będzie szybciej w takim razie. Czy Zio, który będzie parzył sobie nóżki, czy ja... Ja to nie będę nic parzyć, wspinając słuchaj, mordo. Się tutaj. Ja się znałem, czy ja w ogóle wpadłem, się wespnę.
Ała! Nie mogę. Ja chyba muszę iść swoją do ciebie, wiesz? Tędy dobra, też, także no. Idę do ciebie. Ale już mam takie wrażenie. To nie ma przejścia dookoła. No to było bez sensu. No ale da się zejść w dół, więc może się dałoby wejść w górę również. To nie do końca tak działa, no co ty? No dobra, no ale mogło tak zadziałać, nie? No ale chodź na te ostrogi. No idę, idę, czekaj sekundę. Okej, ale to jest straszne, bo mnie to przeraża takie. No dawaj, raz. No, no szybciej, no już idę. Skacz tam. Cicho, bo się poparzę dawaj, przez dawaj. Ciebie i będzie... No i miałam dobry rytm i mnie rozpraszasz. No już dobry rytm. Czy ty zawsze musisz przeszkadzać? Oczywiście. Dobra, jestem. To ja nie byłbym sobą, gdyby mnie ten nie przeszkadzał, nie rozpraszał. Może i tak. Dobra, masz przygotowane... Nie no, w sumie tak, mamy oboje przygotowane tak, te tak. rzeczy. Dobra, no to w takim razie... No idziemy do środka i zobaczymy, co zrobimy tutaj. No. Okej, okay, mamy piłę, młot i klucz. Okej. Okay. Dostałam osiągnięcie. Czytaj to. I notatka. Czekajcie, notatka czekajcie, zobaczmy. Notatka najnowsza. Cóż tam jest napisane? Wesołych świąt z nicości. Aha. To to? No, chyba tak. Czyli tylko ta kartka, pocztówka. Nic nowego nie przyszło nam z tego, ale no dobra, to czyli zrobiliśmy to dla achievementa. To teraz powiedz mi jedną ważną rzecz, Zio. Skąd mamy wziąć żarówkę? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Może mamy crafting żarówki, a może jakbyśmy wrócili na naszą tratwę, może umiemy się nauczyć robić żarówkę. Można spróbować, nie? No to co, chodź w takim razie wracamy do tego. Swoją drogą, właśnie, ja mam w ekwipunku również projekt na zbiornik paliwa i projekt maczety. Maczetę mam, bo w poprzednim odcinku ją znalazłam. Czekaj, bo ty poszedłeś w którą stronę? Czekaj, na razie wyglądam, czy tutaj tak, możemy zeskoczyć na dół do tego, do naszej tratwy bezpośrednio, wiesz? Nie wiem, czy poszłam w tą samą stronę, co ty. Tu, halo, halo w lewo. Tam. Dobra, dobra, dobra. Chodź. Idę, idę. Tutaj o, widać naszą tratwę już. Podejrzewam, że może niewiele z niej zostać. Już widzę parę wygryzionych dziur przez Andrzeja. O kurde! O kurka, zapomniałam to będzie, o tym. O kurka, to będzie wysoko! Powiedz ci, przeżyłeś. Żyję, spokojnie, tak? Nie zaskoczyć, tak. Dawaj. Okej, okay, bo... Leci! Ej, dotknęłam dna, prawdopodobnie złamałabym sobie kręgosłup. Nie, no aż tak strasznie nie było. No, zobacz, to jest jakiś kontener pod wodą. A no? Można czekaj, zobaczyć. Bo my w sumie nie pływaliśmy tutaj, ale no dobra. Nie, nie. Parę odpadków by się na pewno przydało nam zabrać. Jest coś w środku? Nie pływaliśmy. Do kontenera nie płynąłem. Nie wiem, czy dasz? Się da. Nie, nie, chyba się nie da. Chyba z drugiej strony jest wejście. Ale a jest tam nic jakaś tutaj skrzynka? Nie ma. Dobra, nie, to wypływajmy. Jest jakaś beczka mało istotna. Czekaj, bo my tutaj w sumie nie płynęliśmy naokoło tej wyspy i nie wiemy, co jest na wybrzeżu. Może coś byłoby ciekawego, ale dobra, to już chyba trochę po ptokach. Myślę, że będzie można opłynąć sobie już to za pomocą tratwy, wiesz? Bo myślę, nasza że tratwa tak. ma silniki. Zobacz na o, razie, to taczka czy... jest. Co jest? Taczka. Taczka? Tak. O, to nie sądzę, żeby nam się bardzo przydała. Okej, okay. Jeśli chodzi... Zwierzęta żyją, jak dobrze. Jej! Ale hurray. Wiesz co? Mało wody zostało, więc w sumie dobrze, że wróciliśmy. Wejdę. Wszedłem. O, w ostatnim momencie. O kurka! Kurczę. O kurka! Ten to z rozpędu wleciał, widziałaś go? Ale nie, jeden silnik nam padł, czy mi się wydaje? Czy... Nie, chyba mieliśmy tylko trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery mieliśmy. Tak? Kurczę, blady, ale czy nie? Nie, wydaje mi się, że trzy mieliśmy. Może rzeczywiście. No bo dlaczego? Bo to nie było powodu, żeby on miał się rozpaść. Dobra, wiesz co? Możliwe, no. Zobaczę, co potrzebujemy, żeby odkryć jakieś nowe rzeczy. W ogóle czy możemy odkrywaj się czymś... te miody i tym podobne czekaj, rzeczy, czekaj, nie? Rura. Możemy nauczyć się rury, maczety, okay. Zbiornika biopaliwa, sweep net, czyli siatkę, użyteczna, żeby łapać owady. I rafiner biopaliwa. No dobra, ale nadal dobra. Nie ma żarówki w tym, nie? Pozwala wymieszać surowe jedzenie i miód w celu uzyskania biopaliwa. A, bo to był nam miód. Okay. Poczekaj, czekaj, bo jeszcze mamy coś takiego jak... możemy robić miód z honeycomb... Zio, potrzebujemy słoik z pszczołą. A to można słoik zrobić? Nie mam pojęcia, ale nie? Potrzebujemy słoik z pszczołą, wtedy będziemy mogli robić miód, czyli prawdopodobnie, tak jak się śmieliśmy w poprzednim odcinku którymś, będziemy mogli hodować pszczoły. Okej, okay. To znaczy siatkę możemy już sobie skraftować, to bez problemu, tak. A co do słoika to nie widzę, żeby była taka możliwość. To może... Chyba, że jak łapiesz siatką, to od razu masz słoik z tym. Właśnie to chciałam pszczołą. Sugerować, tak dobra. Tak jak z miodem, nie? Czekaj, czy ty zrobiłeś tą siatkę, bo ja tak nie widzę... Nie zrobiłem siatki. Potrzebujemy okay, dwie mazie z pnącza i potrzebujemy... Śrubę już mam. Co? Śrubę już mam. No to dwie mazie z pnącza i liny. Dobra, liny dobrać. Też powinniśmy mieć i masz drewno... drewno? Tak, w skrzyneczce dobra. Jest dużo drewna. To w takim razie dawaj. Drewno mam i liny. Ja uzupełniam wodę rzeczywiście tutaj, jeśli ten... Jeszcze tego nie robiłaś. No nie robiłam, trochę mi się liny narobiło w zapasie, ale dobra, mamy siatkę na owady. No. Wiesz co, ja tutaj podkładam jeszcze część rzeczy. Nie z każdego niedźwiedzia wypadała głowa, więc to jest dość dziwne. Prawdopodobnie ja mam nie mamy jedną też. Głowę. No wiem, ale prawdopodobnie nie mamy też wystarczającej liczby
głów rekina też pewnie nie z każdego wypadało. Niech mi otworzyła to. Tak, już okay. Możesz. Co oddaję. Teraz mogę z tym zrobić? Czekaj, bo czy ja mogę tak sobie po prostu... Możemy resztę zbroi sobie zrobić swoją drogą. Tak, ale tylko i wyłącznie jeśli ogolimy nasze lamy, wiesz? Aha, okej. Czyli trzeba, jak będziemy odpływać, będziemy pilnować i golić nasze lamy. No dobra. Także to jest to. Zrobiłam już siatkę. Pytanie, czy nie warto jednak wrócić na wyspę i spróbować złapać jakiegoś owada? Jak możemy myślisz? Spróbować, ale to trzeba przy tych miejscach, gdzie były te, nie? No ale pytanie, czy wszystkich nie zebraliśmy? Miodu. Dobra, ja wiesz co, płynę, zobaczę. Dobra, to ja już do ciebie dołączam. Chyba, że no. Pojawiła się jeszcze jakaś inna wyspa, na której my możemy ten miód pozyskać. Możliwe. Wiesz, bo w sumie nie wiem, czy teraz się wyspy zmienią. Wcześniej się zmieniały. Ja bym jeszcze chciał pobiegać w poszukiwaniu tej żarówki, żeby dowiedzieć się, czy gdzieś nie przegapiliśmy jakiegoś miejsca. Kurczę, no właśnie, ja nie mam pojęcia, gdzie mogłaby ewentualnie być ta żarówka. Wszystko jakby zrobiliśmy, co trzeba. Nie przeszukaliśmy całej wyspy. A jeśli żarówka pochodzi z innej części fabuły, w sensie z drugiego rozdziału, może jest wprowadzenie. Może być, ale to byłoby bez sensu, bo trzeba byłoby wrócić później na tą samą tą. Chyba, że odkryjemy, jak robić żarówkę. Chyba, że zrobimy świetliki też może być. I zrobimy żarówkę. Myślisz, że słoik w tym, w sensie świetlik w słoiku to będzie ten, to będzie Nie żarówka? Mam zielonego pojęcia, ale już różne rzeczy próbuję kombinować. Ja bym jeszcze obejrzał tą wyspę dokładnie i może coś znajdziemy tutaj ciekawego. No dobra, to szukamy. Znalazłem notatkę. Siotu, jest więcej niż jedna notatka. No. Okej. Okay. Okay, czytamy je od razu, czy idziemy dalej na razie? Czytaj. Dobra, słuchajcie, to zobaczmy. Tutaj jest coś więcej! Okej, no właśnie. Okej, czyli znaleźliśmy... Kolejna notatka. Masę notatek. Tu jeszcze jedna notatka. Ej, to są czaszki prawdziwe? Można czy użyć. To są lalki? Okej. Okej. Ale mam też notatkę. Trochę przerażające jest to, co tutaj jest. Czekaj, przeczytajmy, co tam jest napisane. Przeczytajmy notatkę. Mamy żarówkę! Okej, udało nam się uzyskać żarówkę i w takim razie czekajcie, bo my tutaj mamy... Okej, to są to już takie koniec. Małe te... Świstki. Ojciec ma nowego ulubieńca, tak być nie może. NND and L. Ojciec musi podjąć decyzję. Wiem, że nie będę to ja. Dość zrobiłem. B. Za mała łódź ktoś nie popłynie. Przepraszam. H. Winni nie zaznają spokoju. Musimy ponieść karę. Czemu mi wyłączasz notatkę? A, sorry, bo tak. No, tak to wygląda. Okej, okay, czyli udało nam się znaleźć coś, czego wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Ej, czekaj, bo tutaj jest strasznie ciemno. I ty mówisz, że wszystko obejrzeliśmy na wyspie, co? No tak mi się wydawało. Ej, no. Czyli to jest M. Tu jest NDL. Ale śmiesznie, z parasolki zrobione. W ogóle fajny motyw, pewnie to są rajstopy wypchane, albo nie wiem co. I mamy B, czyli to jest jakieś takie... Ktoś sobie tutaj wymyślał prawdopodobnie z szaleństwa rodzinę, ale nie Dokładnie. Jestem pewna. Dobra, myślę, że już zaświrował po Zio, prostu. No. Skoro jesteś takim dobrym przewodnikiem, zaprowadź mnie po raz kolejny do Ranger Station. A co, mamy coś już ten? No mamy żarówkę, bo tutaj ty rozwalając, podniosłeś prawdopodobnie żarówkę. No świetnie, dobra, chodź. Dobra. Chodź, idziemy. Dobra. Patrzyłeś na mapę? Co? Bo tak otworzyłeś coś, patrzyłeś na mapę? Jaką mapę? Nie. Książkę otworzyłeś. Tam. Tam? Tam. Jesteś pewien? Tak. No dobra. Tam. Jestem bardzo pewien. Okej, wierzę ci. Skończyła mi się właśnie dzida. Musisz go załatwić. Wierzę w ciebie. Pokonaj swojego pierwszego niedźwiedzia. To jest problem. Zobacz. Wystarczy tylko unikać w dobrym momencie jego ciosy. No ale jak nie masz dzidy, to jest problem. No i tyle. Okej, leży. To ja podnoszę. No to podnoś, zbieraj sobie. No, trochę mięsa mi się przyda. Okej, jestem bezbronna, więc musisz mnie osłaniać. Tam na górę, nie? To jest wejście. Tak, dokładnie. Czyli teraz już wiem, że muszę skakać niestety po tych radioaktywnych... Tak, teraz masz pierwszeństwo do tego, do skoku. Tak? Tak. No, dziękuję bardzo. Zupełnie jak za pierwszym razem będę skakać pierwsza. No. No znaczy, no to nie ma tam takiego... No znaczy, największy problem jest taki, że one znikają po tym, jak się wskoczymy. Zatapiają, tak. Zatapiają tak. Się na chwilę. Spróbuję na tyle szybko za tobą skakać, żeby... A, dobra, świetnie. No ej, to... tutaj jest taki chyba moment... Umrę. Chyba umrę. Pamiętaj, że możesz wsmarować w siebie papkę. Aga, chyba umieram. Dlaczego? Umieram bardzo. Nie umieraj. Zio, umieram nie panikuj. Już jestem trupem. Wsmaruj sobie... Mam końcówkę życia. Umarłem. Musisz mnie podnieść. Musisz mnie podnieść stamtąd. Wiesz, co jest problemem? Muszę cię zanieść na łóżko. Nie, do tyłu. O, na wyspę. Dobra, połóż mnie tu. No, na razie. Nie, muszę znaleźć łóżko. To zaraz będziesz zeskakiwać z krawędzi. Połóż mnie na razie w chatce rangerów. Dobra. I Zio, czekaj tutaj. Ten. Poczekaj tu chwilę. Połóż mnie tak, żebyś widział, bo też chcę widzieć żarówkę. To wejdę z tobą. Dobra, to idę z tobą. No dlaczego mnie tam zostawiasz? Ale widzisz wszystko, widzisz? Widzę, nie dobra. Widzę wszystkiego. Widzę czekaj, jak mam cię ułożyć? To czekaj, to ja się odwrócę, położę cię tutaj. Powiedz, czy widzisz coś? Już ci mówię. Zaświeć przede mnie. Nie mogę już, patrz. A tu ścianę widzę. A, czyli...
No ja widzę z perspektywy swojej twarzy, aha, nie? Aha, no teraz to widzę. Musisz mnie dobra, trochę... a teraz? Widzisz? No trochę lepiej, dobra, no dobra. Rób tam, co tam uwaga, jest. Uwaga, kładę żarówkę. Okej, okay, mamy Erola. Naprawiliśmy Erola i to w sumie achievementa nam dało tylko. Chyba nic więcej, bo Erol się nie świeci. Dobra, ten świr w takim razie tutaj... Dobra, zeskakuj z tego, doprowadził do twojej śmierci. Skacz z urwiska do tego. Do boję wody się, i że pod nami jak skoczy, nie będzie tego, nie będzie wody, ale dobra. Poczekaj, nie, no tam jest woda. Spróbuję widzisz, gdzie blisko, jest tratwa? Spróbuję blisko tratwy to zrobić. Zaraz zobaczę tratwę, spokojnie. No świetnie. Nie mam pojęcia, gdzie jest tratwa. No jak nie masz? Poczekaj, a gdzie poszłaś? Zaraz już zobaczę. No przecież tak z krawędzi powinnaś zobaczyć. No właśnie nie widzę. No dobra, skaczę. I dalej nie widzisz? Widzę, spokojnie. Okej, okay, dobra, płyń tam na spokojnie. Dobra, płynę. Nie mam dzidy, więc nie mam jak się osłonić przed Andrzejem. No spokojnie. Najwyżej rzucę ciebie na pożarcie, spokojnie. Super. No co, no przecież muszę jakoś przeżyć. Dobra, zaraz dopłyniemy. Jak się czujesz? Czy czujesz się zestresowany? Nie, nie czuję się zestresowany. A czy czujesz się żywy? Nie, no czuję się nieprzytomny, ale widzę wszystko, co się dzieje. Okej, okay, to ja to zbieram. O, sorry. Moja nieprzytomność jest taka bardzo wątpliwa w tym przypadku. Poczekaj, już jest... za chwileczkę oboje pójdziemy spać, bo jest środek nocy. Czujesz bardziej sparaliżowany niż nieprzytomny. Czy Andrzej cię ugryzł? Nie, raczej bo ciebie. Bo mnie też nie ugryzł. No to raczej nie ugryzł nikogo. Ale to było dziwne. No przecież da się unikać jego gryzów, nie? Ale nie wiem, nie wydawało mi się, żebym ja unikała gryzów. No dobra. Dawaj, wsadź mnie do łóżka. Już, poczekaj chwilę, przecież muszę tam dotrzeć najpierw, już. Och, jak dobrze, wspaniale. Dobra, nie wstawaj, prześpijmy się, prześpijmy twoją śmierć, no okej. Okay. No kładę się. Dobra, okay. Muszę się napić. Czekaj, bo trzeba jeszcze nalać wody. Znowu. Jak umarłem. To? Jak to bo możliwe? Nie, ta radioaktywna ciecz dalej ten. Połóż mnie jeszcze. No. Odpocznij sobie chwileczkę. Ja muszę jeszcze parę razy poleżeć, dobra. Wstaję. O nie, umieram, zobacz. Poczekaj, bo ty się po prostu musisz pozbyć tej toksyny. Ale mam wciśnij dowolny przycisk, aby się obudzić. No to obudź ale czuję, się. Że... O, umarłem nie budząc się nawet. Czekaj, bo ja położyłam się, spadłeś na dół. Nie, no to tak nie działa, już mamy ranek, także tak czy inaczej już po wszystkim. Nie, spokojnie, zaraz się odrodzisz. Nie mogę po prostu, słuchaj, co? I znowu. Wiesz co, spróbuję szybko, podnieś mnie i wsadź, spróbuję szybko sobie maść leczniczą okej. Okay. Gdybym mogła cię nasmarować, to bym cię nasmarowała, nie ale... Nie mogę, czekaj. Próbuję. Nie, no kurde, nie zdążyłem, no. Ej, to jest trudniejsze niż się wydaje, no z mojej perspektywy to jest jeszcze bardziej upierdliwe. Dobra, wiesz co? Poczekaj chwilę, bo muszę dać trochę wody. A, ty dałeś wodę, dobra. Dobra. Musisz mi położyć jeszcze raz na chwilę. Ja tam dolałem wody, spokojnie. Połóż mi jeszcze raz na chwilę. Słuchajcie, wielka misja ratunkowa. Muszę szybko wsmarować w siebie maść. Policzcie, ile razy zioł umarł. Smaruję. Ej, widzę, że smarujesz. Nie mogę posmarować, nie zdążę. Nie zdążę posmarować. Zioł, prawdopodobnie musisz poświęcić swój ekwipunek w takim razie. Nie mogę tego zrobić! Dobra, poświęcam. Dobra, poświęciłeś. Widzę, że się rozebrałeś. Ale dalej umieram. O kurcze. Nie. Zepsuliśmy się. No dobra, czekaj. Myślę, że trzeba będzie zrestować po prostu świat. Ale, myślę, ale że to martwy? Już następny odcinek to zrobimy. Dobra, co? Słuchajcie, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy zio przeżył. O, czekaj! Pojawiłeś się w łóżku, a bo ty się odrodziłeś. Zio umarł 45 raz w tym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć. Czekajcie, bo ja chciałabym... Jeśli chcecie zobaczyć, czy Zio przeżył, to koniecznie wpadnijcie do nas w kolejnym odcinku, który będzie właśnie na kanale Zio. A my się już dzisiaj z wami żegnamy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasze kanały, żeby być na bieżąco. A my się żegnamy. Trzymajcie się, pa pa. Pa, pa.